Witam w drugiej części mojej relacji z rozgrywki w scenariusz Piotrków Trybunalski do gry Blitzkrieg 1939-16 Korpus. Po pierwszym dniu wydaje się, że Niemcom idzie nieźle. W każdym razie udało się opanować kawałek samego Piotrkowa. Natomiast jednostki walczące w tym rejonie są już trochę osłabione. One już nie są w pełni sprawne. I boję się, że one same raczej sobie z resztą obrońców miasta nie poradzą, więc w miarę szybko trzeba będzie tam dostarczyć posiłki. Tutaj Polacy trochę skomplikowali nam sytuację, robiąc kontratak nocny i przecinając drogę, która prowadzi najkrótszą trasą do Piotrkowa, więc teraz pierwszym krokiem Niemców powinno być w miarę szybko zlikwidowanie tej polskiej pozycji, tak aby nasze pojazdy mogły dalej jechać i uczestniczyć w walkach o Piotrków. Tutaj także myślę przydadzą się saperzy z obu dywizji pancernych. Z artylerią będzie trudniej. Jej niestety nadmiaru nie mamy, więc tutaj łatwo nie będzie. Natomiast mamy relatywnie mocne posiłki w tym etapie. Także mam nadzieję, że to wystarczy, żeby zdobyć Piotrków. A jeżeli chodzi o Polaków, no tutaj tak naprawdę w grę wchodzi głównie uporczywa obrona każdego heksa miasta. Jeżeli to się Polakom uda, to widzę dla nich pewną szansę. Natomiast problem w tym momencie jest taki, że Niemcy już opanowali kawałek miasta i stworzenie obrony na pozostałych heksach może być problematyczne, jeżeli Niemcom w tym etapie uda się na przykład otoczyć kawał Piotrkowa. Pamiętajmy, że warunkiem zwycięstwa dla Niemców może być nawet nie zdobycie całego Piotrkowa, ale odcięcie go od północy, co także wydaje mi się jest wykonalne. Jeżeli miasto nie będzie miało drogowego połączenia z północną krawędzią planszy, to też Niemcy wygrali. No, ale ja bym wolał zdobyć ten Piotrków. Rozpocznijmy więc rozgrywkę i tak, jak mówiłem, najpierw chcę zacząć od pozbycia się tych dwóch polskich batalionów, więc tak, stworzę grupę złożoną z dwóch kompanii pancernych, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, żeby wykonać walkę w marszu, dam im sztukasy do wsparcia, bo to ważny atak. Zastanawiam, powinno wystarczyć. Więc tak, tutaj mamy 4 i 3, 1,35. To będzie 16, 2 trzecie, czyli 11, plus sztukasy 16. 16 przeciwko 1, 3, 6. To będzie 3 do 1. 4 do 1 za jedną czarną gwiazdkę, 3 do 1 za miejscowość. Czyli 3 do 1, no to nie jest zły układ. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Gdzie ja położyłem kostki? Tutaj. 6 przy 3 do 1. B1. Czyli Polacy cofają się o 1. No trochę za mało, liczę na lepszy efekt. I straty po walce 16, 16, 20, 5, jedna strata tylko u Polaków i teraz kolejna straty niemieckie, Polacy mieli 6 i 7 bez strat u Niemców, tyle dobrego, ale za mało dobrego moim zdaniem. W każdym razie tutaj będzie trzeba objeżdżać teraz tą drogę, bo i tak mamy tutaj strefę kontroli. Co prawda nie będziemy jej mieli przez najbliższą fazę ruchu, ale i tak to nam średnio pomoże. Więc tak, wykorzystam to, żeby przejechać tymi czterema kompaniami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No i będę ich tutaj potrzebował, żeby zaatakować tą główną polską pozycję Piotrkowie, gdzie bronią się także polskie 7TP, więc tutaj będzie potrzeba sporo tych czołgów. Teraz tak, te niemieckie jednostki, które są w Piotrkowie, to są w sporej części oddziały już nieco osłabione, delikatnie rzecz mówiąc.
Ale tak, trzeba by polską artylerią się jakoś zająć, więc pytanie, czy ja mam tutaj coś, co ja mogę tam wysłać przede wszystkim? Tak, 7-2-1. Ma tylko 3 punkty siły. 1-1 ma 4, czyli 7 miałbym łącznie, nie za dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Nawet nie dojadę tutaj, ha. No, łatwo nie będzie, zdecydowanie. Więc tymi jednostkami wzmocnimy uderzenie na Piotrków od tej strony. Następnie niemiecka piechota. I saperzy, przede wszystkim saperzy, bo oni dają nam jednak ten bonus do ataku. Więc 1, 2, 3, nie, inaczej. 1, 2,5, 4, 5,5, 7 i 8. Oni tak samo, leżę na to pole. I artyleria. Czy ja artylerię dam radę? Ona ma zasięg 6, czyli Piotrkowa nie ogarnę w tym momencie artylerią. Także najlepsze, co mogę zrobić, to umocnić tutaj moją piechotę. Mając nadzieję, że tym samym będę w stanie tutaj Polaków przyblokować. No tak. I ruszyć artylerię do przodu. Jeden. Dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze nie. Więc przesunę ją tu. Teraz ten batalion pancerny. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tu byłoby 8, 9 i 10. Tutaj najdalej dojadę. Teraz tak, ta osłabiona kompania. Jaki byłby z niej pożytek, się zastanawiam. Czy gdzieś ją wysyłać tutaj na tyły polskie? Może to być jedna opcja. Niech ona już pojedzie tutaj i niech odetnie tę drogę. Chyba, że. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, nawet tu by mogła dojechać. Raz, dwa, trzy, cztery i pół, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz. Dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Co prawda w walce żadnej nie wezmą udziału, ale przynajmniej będą w stanie wesprzeć ewentualnie w kolejnych etapach, bo będziemy jeszcze mieli jednak dwa etapy poza tym. Więc jest szansa, że przerzucenie ich tam na północ coś nam da. Artylerię tutaj. I teraz jednostki czwartej dywizji pancernej. Jednostki czwartej dywizji pancernej raczej nam w ataku w tym momencie nie pomogą bezpośrednio. Mają jeszcze kawałeczek drogi do przejechania, zanim cokolwiek zdziałają. Natomiast zastanawiam się, gdzie bym mógł ich użyć, żeby do czegokolwiek się przydały, mówiąc krótko. Więc spróbujmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tutaj stosu nie stworzę już, no właśnie. 9, 10. Chyba, że chwileczkę inaczej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
w ten sposób. Jedną kompanię wyślę tutaj dla zabezpieczenia. Dwie kolejne tu. Jedną tutaj dla osłony tych działek przeciwpancernych. Następnie artyleria. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem. Oni mają siedem punktów ruchu. Przywykłem do ośmiu punktów ruchu jednostek zmotoryzowanych, a jednak nie. Tu siedem. Ta artyleria może tu. Żeby też nie tworzyć wielkich stosów, bo wiadomo, to nie jest dobry pomysł. Te działka przeciwpancerne zabezpieczą ten odcinek. Ten samochodzik przeciwlotniczy zabezpieczy je od tej strony. Artyleria ciężka 16 korpusu tutaj. Razem ze sztabem. I batalion saperów wyślę tu sztukasy, po które mi pozostały, będę mógł wykorzystać w ataku pod Piotrkowem i sztab 4. Dywizji tutaj. Więc to byłby chyba cały ruch Polaków. Tak, cały ruch Polaków. Niemców, oczywiście, że Niemców. Więc tak, czy Polacy chcą gdzieś kontratakować? Raczej nie mają okazji. A, przepraszam jeszcze. No właśnie, zapomniałbym. Ta grupa. Też miałem wobec niej plany. Jeden. Dwa. Trzy i pół. Pięć. 6,5, 8, 9,5, 11, 12,5. Ten z kolei dojedzie tylko tutaj. OK, i to już wszystko jest, jeżeli chodzi o Polaków, o Niemców. I teraz niemieckie ataki. Właściwie to ataków za dużo nie mam, ale po kolei. Najpierw tutaj. 4, 1, 35 i 3, 1 mają 16. 16. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Więc ta artyleria i tak nie dosięgnie Piotrkowa, zatem może wziąć udział w tym ataku. Więc ona się poruszała, więc każda ma o jeden punkt ruchu, o jeden punkt siły mniej, a zatem atakują z siłą, każda z nich siłą 3, a zatem 6 plus 16 to będzie 22. 22 na 6 to będzie 4 do 1, 5 do 1, a zatem Niemcy mają 5 do 1. I 8. Myślałem, że będzie trochę lepiej. 5 do 1 i 8. B1 tylko. Niemcy wykonują pościg. Tu. I straty polskie. Niemcy mieli 16. Plus 1. Tak, przepraszam, 22. 22. Plus 1 za gwiazdkę. 9, czyli 26-30. I 10, 3 punkty siły. 1, 2, 3. Polacy natomiast mieli 6 minus 1, 9 przy 4, 5. Jedna strata u Niemców. OK. I zasadniczo główny atak.
Atakujemy tutaj i teraz tak, najpierw walka ogniowa. Czy coś z niemieckich czołgów ma w ogóle... O, ten ma zdecydowanie sens robić walkę ogniową. Pozostałe nie bardzo, bo one będą miały jeden przeciwko trójce w umocnieniach i w mieście, czyli bez praktycznie szans, a ten ma 4 przeciwko 3, czyli plus 1, minus 1 za umocnienia, czyli 0 i minus 2 za miasto, czyli mamy minus 2, czyli 3 strzały z minus 2. 1, jedno trafienie nawet, wow, udało się. I mamy jedno trafienie, natomiast Polacy strzelają tu do 1-1-1 i mają tak 3 przeciwko 2, czyli 1. To jest trzeci batalion, więc on jest w pełni sprawny, więc ma 3 strzały z plus 1. Jedno trafienie, pudło i 2 trafienia w 1-1. Dobra. Czy tu mam jeszcze coś, co by mogło wykonać realnie mający szansę jakikolwiek atak? Nie, nie mam. No dobra, więc teraz trzeba będzie, odpiszmy ten jeden punkt siły Polakom, bo to ważne. I teraz trzeba będzie policzyć całą siłę jednostek, które biorą udział w tym ataku. No jest tego tutaj trochę. Więc tak, po kolei. Saperzy z czwartej mają 2. 2, 1, 3, 5, 6, czyli 8, 15, 15 plus 6, 21, 21 plus 7, 28, 28 plus 9, 28 plus 9 to jest 37, 37 plus 5, 42, 42 plus 2 to jest 44, 47, 47 plus 4 to jest 51. 1. I gdybym chciał, czy oni by mi coś dali? Chyba nie bardzo. Nie, oni by mieli 5 punktów siły. Więc będę miał 51. Zaznaczę sobie, bo lubię zapominać o takich cyferkach. Więc Niemcy mają łącznie 51. A Polacy 7. 3, czyli 10 i tak 12 13, czyli mamy łącznie 13 na 50, 51 na 13, 51 na 13 to będzie 4 do 1, 5 do 1 za saperów i teraz tak 4, a przepraszam, jednostka czołgów walcząca na heksie miasta ma połowę siły, więc tu mam nie 13, ale 10, więc 5 do 1 mamy w rezultacie, 6 do 1 za saperów, 6 do 1 i tak 5 do 1 za umocnienia, 4 do 1 za umocnienia w mieście, 3 do 1 za umocnienia w mieście łącznie, więc 3 do 1 dla Niemców. No, nie najgorszy moim zdaniem układ i dający jakieś szanse na przede wszystkim wyrzucenie stąd Polaków, a o to Niemcom przede wszystkim chodzi. 6 przy 3 do 1. B1. No to Niemcy się muszą wycofać, Polacy muszą się wycofać tutaj. Teraz stąd ten stosik cały wjedzie nam do Piotrkowa. I teraz straty. Niemcy mieli 51, czyli 51-55 i 1, 2, 3. 36-40 straty polskie. Oj, tylko 3 punkty siły.
jeden, dwa. I tu był drugi batalion z 85. Ok. A Polacy mieli 3, 11, mieli 10, czyli 6-10. I plus 3, 1, 2, 3, 21, 25 straty niemieckie. O, niezły rzut. 4, 2 punkty strat u Germańców. Czyli 2, 1, 3, 5 i saperzy. Dobra. Więc to byłby cały atak niemiecki. Myślę, że przyniósł pewien sukces, bo udało się przede wszystkim kolejny heks Piotrkowa zdobyć. I jeżeli teraz Polacy czegoś super nie zrobią, to myślę, że Niemcy są na dobrych pozycjach do osiągnięcia sukcesu do końca tego dnia. No sporo będzie zależało też od tutaj od szczęścia w walkach o te dwa heksy, ale udało się i przede wszystkim udało się tutaj odciąć tą trasę. Polakom jeszcze zostanie tutaj droga do Piotrkowa, ale już to pole jest no, zagrożone. Będzie trzeba o nie się bić, więc nie będzie tak łatwo. Okej, teraz Polska. Polacy otrzymują w tym scenariuszu, w tym etapie pewne posiłki, tylko że no, zanim te posiłki dotrą na pole bitwy, to minie trochę czasu. Więc tak. Tutaj mamy 29, która miała wykonać kontratak na Niemców w planach, a wyszło jak wyszło w rzeczywistości. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. To by było tyle w temacie polskich posiłków. Imponujące, prawda? I teraz główne siły polskie. Więc tak. Tutaj się będziemy już cofać. Bo nie ma co się bawić po prostu w walkę z Niemcami. O, tutaj zapomniałem w ogóle w poprzednim etapie. A nie, byli umocnieni. Dobrze. Zapomniałem, czy oni byli umocnieni, czy nie, ale byli umocnieni. W porządku. I teraz Piotrków. Jeden. Dwa. Trzy. Jeden. Dwa. Trzy. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 i 4, przy czym artylerię zostawię tutaj. I tutaj to wszystko tak naprawdę. I teraz ta wołyńska BK. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Zobaczymy. Wątpię, żeby im się udało, ale może przynajmniej zmuszą Niemców do wysłania części sił, żeby się nimi zajęli. Tutaj tej ostrzy też w zasadzie nie wiem, czy mam po coś... Znaczy myślę, że tak, bo jeszcze jakieś niemieckie posiłki mogą nadejść, więc może niech trzymajmy tę okolicę. Natomiast przecięcia niemieckiej trasy komunikacyjnych już za bardzo nie mam w tym momencie możliwości. No chyba, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. W ten sposób. Do tego, jak mówiłem, kiedyś kawaleria, myślę, nadaje się dobrze. Także tutaj byłoby to tyle i w zasadzie to wszystko w temacie działań polskich. Działania, znaczy niemieckie kontrataki, nigdzie, bo nie, Polacy, czy Polacy chcą gdzieś atakować. A tak, tutaj chciałem wykonać jeden atak, więc tutaj zaatakuję. Więc 4, 6,
7, 2, 1. 3 i 8. Czyli miałbym 7 na 8, to będzie 1 do 1. I 7 to jest bez efektu. Tak, bez efektu. A zatem straty, obie strony w wierszu 6,10, straty polskie 8,6,10, jedna strata, straty niemieckie też jedna strata. Także kontratak nam średnio cokolwiek dał. I Niemcy to była która kompania? 7,2,1. I to by nam kończyło etap pierwszy. No, Polacy są w nie najlepszej sytuacji, bo jednak Niemcy się wbili głębiej i przede wszystkim mają już tych czołgów podpiątkowych o wiele więcej. To komplikuje życie Polakom, bo w tym momencie Niemcy muszą się jednak trochę sprężyć, jeżeli chcą odbić te dwa ostatnie pola piątkowa. Znaczy odbić, zdobyć. Także to będzie wymagało użycia swoich sił. Pytanie, czy Niemcy będą w stanie zebrać je wystarczające, aby na każdym z tych pól uzyskać odpowiedni rezultat. Zwłaszcza, że Polacy mają już tutaj trochę tej artylerii. To też może komplikować życie. Ok, rozpoczynamy drugi etap drugiego dnia i myślę, że to będzie etap kluczowy. Jeżeli w tym etapie Niemcom nie uda się wyrzucić Polaków z Piotrkowa, to potem może być już bardzo z górki. Także trzeba się trochę sprężyć, jeżeli chcę uzyskać satysfakcjonujące wyniki. I teraz tak, co ja chcę zrobić? Przede wszystkim te dwa polskie stosy stąd out. Tylko tak, czy ja mogę to zrobić w ramach walki z marszu? Się tak zastanawiam, czy to ma sens. Oni są umocnieni, a to oznacza, że jednostka umocniona broni się przed walką z marszu pełną swoją siłą. Więc będzie ciężko. Chyba jednak powiem wam szczerze, że nie, że tak naprawdę to, co ma najwięcej sensu, to zebrać po prostu maksymalne siły na każdym z tych pól i wykonać taki zdecydowany atak, który pozwoli wyrzucić stąd Polaków. Więc tak, ci saperzy. 1, 2, 3, 4,5 i tutaj. Ten batalion tu. Natomiast na to pole chciałbym wysłać też te, można powiedzieć, lepsze jednostki. Takie mniej pokancerowane, jak to się mówi. 7, 2, 6, 2 i one ile mają? To jest pierwsza depans. 1. One są nieśmigane, więc one by miały łącznie 22 punkty siły. Także stąd, a tę kompanię przesunę tutaj. Ten batalion wjedzie tu. Ale będą mieli tutaj stosologia stosowana dosłownie robić. Tutaj pozostawię sobie jedną kompanię osłonową. Ta grupa podjedzie tutaj. Chodzi o to, żeby tą artylerię czymś zajęła i żeby ta artyleria nie mogła strzelać, wspierając Polaków. Tak samo zrobię tutaj. W ten sposób zabezpieczymy się przed ewentualnymi kontratakami, wsparciem walki przez artylerię u wroga. I teraz tak, pozostałe niemieckie jednostki. Tą kawalerię trzeba by jakoś odrzucić, więc wykonam na nią atak całym batalionem pancernym. 6, 7, 8, 9. Tak, żeby nie blokować Polakom linii odwrotu, bo to też jest ważne. A
Aczkolwiek mógłbym w tym momencie w zasadzie już, myślę, wygrać także poprzez otoczenie Piotrkowa. To jest do zrobienia już w tym momencie. Więc myślę, że mogę sobie to przygotować na, jakby to powiedzieć, wypadek. Więc tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I teraz wszystkie drogi na północ od Piotrkowa, znaczy z północnej krawędzi planszy do Piotrkowa są kontrolowane przeze mnie. No zobaczmy. Ta nie dojedzie. Tutaj nie dojedzie, tu nie dojedzie, tu nie dojedzie, tu nie dojedzie. Więc drogi mam opanowane, więc można powiedzieć, że to już taka awaryjna wersja zwycięstwa, czy właściwie zwycięstwo drugiego stopnia, o tak bym to określił. Mam już załatwione, ale mimo to chciałbym wygrać no, całkowicie, czyli zdobywając ten Piotrków. I myślę, że już widzę błąd, który zrobiłem grając Polakami, mianowicie jednak zignorowałem ten rejon tutaj. Trzeba było wcześniej cofnąć część sił, czy to z Gór Borowskich, czy to stąd i jednak coś tutaj obsadzić. Tylko, że tu jest teren czysty, czyli bardzo dobry do operowania dla czołgów, gorszy do tworzenia jakichś mocniejszych pozycji obronnych. Ok, więc tak, pozostałe polskie, niemieckie jednostki. Czołgi tutaj, czy te działa mają zasięg? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mają zasięg. Te nie mają zasięgu, więc podjedziemy tutaj. Zaznaczę sobie, że się poruszały. Podobnież te, tylko tak, gdzie bym chciał podjechać, jakbym tu wszedł. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, wystarczy, żeby tutaj wejść. Dam im osłonę, żeby ktoś nam nie zrobił jakiegoś wjazdu na chatę niechcianego. Teraz tak, ta artyleria. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu. Da mi osłonę działek przeciwpancernych. Czołgi wyślę do ataku na kawalerię. Pozostałe niemieckie jednostki. Po kolei. Najpierw ich by trzeba stąd wyrzucić, bo blokują mi drogę. Tylko czy ja mam czym to zrobić? No dobra, zrobimy tak. Piechotę pozostawię tutaj, a wykonam atak z marszu na Polaków tutaj. Więc tak, 1-12 ma 3 i 4-1-6 ma 6, czyli miałbym 9, czyli miałbym 6 łącznie. 6 na to jest Wileńska. Gdzie ona jest? To jest Wołyńska, tu jest Wileńska, czyli 4. Czyli miałbym 6 na 4, to byłoby 1 do 1. Oj, za mało. 1 do 2 będę miał. No trudno. Deklarowałem, no to muszę to zrobić. Czyli 1 do 2. A nie, chwileczka. Tak, dobrze. 1 do 2, bo to jest las, a gwiazdki nie działają, jak atakujemy las. No niestety. 10 przy 1 do 2 to jest A1. I teraz straty. Niemcy mieli 6, 10, minus 1, 4, 5. 4, 5, 5 bez strat u Polaków. Polacy mieli 4 plus 1, 6, 10. 6, 10, 9. Jedna strata u Niemców. Czyli 4, 1, 6 ponosi jedną stratę. I w związku z tym nie ma co dalej kombinować. Ten punkt zmotoryzowany wjeżdża tu, ale on już będzie atakował konwencjonalnie. On już się nie będzie bawił w cuda, on będzie atakował konwencjonalnie. Natomiast tutaj przydzielę samoloty, które będą wspierać atak na Piotrków. I to, myślę, byłoby tyle w tym temacie. Rozstrzygnijmy więc niemieckie uderzenia. Zacznijmy tutaj. Pułk z 13 zmotoryzowanej, specjalnie mocny zapewne nie jest, bo to w końcu tylko jeden pułk, więc szału raczej nie będzie. Ok, czyli tak, ile oni mają w ogóle? Gdzie ja ich mam? A, tu.
15. Tak myślałem. 15 przeciwko 4. pułkowi ułanów z Wileńskiej Brygady Kawalerii. On chyba jeszcze w ogóle nie brał udziału w walkach, jeżeli dobrze pamiętam, więc nie wiem, czy tutaj jest sens szukać, ale tak na wszelki wypadek patrzę. 4, tak. Więc mamy 15 na 4, to będzie 4 do 1, 3 do 1 za las. 3 do 1 i 5. No, teraz ładny rzut. 3 do 1 i 5 to jest B2, czyli tu i tu Polacy się muszą cofnąć. 1, 2, 1, 2 i 1. Drogę mamy zabezpieczoną. I teraz straty. 16, 20 minus 1, 11, 15 polskie straty. 7, 2, 6. 1 punkt siły, many zaledwie, bez większego znaczenia. I Polacy mieli 4 plus 1, czyli 60. 8 przy 60, też 1 punkt strat u Niemców. Dobra, teraz tu. 3, 1, 35 ma 6 przeciwko tym dwóm polskim batalionom, które mają 4. Czyli mamy 1 do 1. 8 bez efektu. Niemcy mieli 6, czyli 60 i 6 bez strat u Polaków. Polacy 4. O! 2 punkty strat u Niemców. No proszę. Było nie atakować. Nie za dobrze się to zaczyna. Dobra, teraz tu. 7, 6, 5, 2, 36. Tylko czy tu mamy, nie mamy jeszcze walki ogniowej jakiejś, zobaczę. Nie, nie mamy. Dobra. 7, 6, 5, 2, 36. To jest 7, 13, 19, 26 przeciwko Wołyńskiej, 1, 3, 5, 7, 8, 10. Czyli będziemy mieli w ten sposób 2 do 1. I 7 przy 2 do 1 to jest B1. Polacy się cofają. Niemcy wykonują pościg. I straty polskie. 5, 20, 25. 2 punkty strat. A straty niemieckie 6, 10 i 10. 1 punkt strat. No, to zabolało. Dobra, następnie tu. Tutaj się chciałem artylerią zająć, więc tak, ta kompania atakuje tą piechotę. 1, 1, 3, 6 ma 7 przeciwko 2, 77, 3, czyli 2 do 1 i 1 do 1 za las. 9 przy 1 do 1, a 1. I straty. Niemcy mieli 60 minus 1, 4, 5. 4, 5, 9, 1 strata u Polaków. I Polacy mieli 4 plus 1, też 60 i 10, 1 strata u Niemców. Zaraz te straty sobie na kartce zapiszę, żeby za dużo tych kostek nie latało po planszy, ale po prostu na razie, żeby szybciej to było, wolę jechać w ten sposób. Następnie tutaj, walka ogniowa. 7, 2, 1. Ma jeden strzał z siłą 2 przeciwko 1, 0 i minus 1. Czyli jeden strzał z minus 1 pudło, a polskie działo strzela z 1 przeciwko 2, czyli minus 1 i 1 i 0 i 1. Czyli jeden strzał z plus 1, 6. Czy to jest trafienie? Chyba tak. Przy plus 1, 6 to będzie trafienie. Także niemieckie czołgi jeszcze trochę obrywały. 7, 2, 1. I
teraz walka 5 na 1, czyli 5 do 1, 4 do 1, 3 do 1 za las i umocnienia, 5 przy 3 do 1, B2, czyli polskie dzieło musi cofnąć o 2 pola i w rezultacie czego ponieść 2 straty, czyli 1,19 ponosi 2 straty. Niemcy wykonują pościg. I straty po walce. Polacy mieli 5 i minus 2, czyli wiersz 1. O, nawet było blisko, ale bez strat. Polacy mieli 1 plus 2, czyli wiersz 4, 5 i 3, jedna strata u Niemców. Czyli łącznie będą 2 straty, bo tutaj wcześniej z walki ogniowej. No dobra, zróbmy teraz porządek z tymi kostkami. Ok, mamy pierwszą niemiecką jednostkę zniszczoną w tej rozgrywce. To jest kompania pancerna, która tutaj była. W ogóle powinienem tą artylerię odwrócić, bo ona już walczyła, więc żebym wiedział, że ona nie będzie mogła wykonywać ostrzału. Teraz tutaj. Najpierw strzelam z czołgów do tej artylerii, więc mam 4 przeciwko 1, czyli 3 i minus 1 za las, czyli 2, czyli 2 strzały, czyli 3 strzały z plus 2. Pudło i pudło. Więc teraz, zaraz, bo tu jeszcze była, tak, tu jest jeszcze działko przeciwpancerne, więc działko przeciwpancerne strzela do Niemców. Z siłą plus 1 trafiło raz. I czy nie zostało zniszczone? Nie zostało zniszczone, więc zaznaczmy to sobie jedną stratę u Niemców. I teraz strata z siły niemieckie 8, 4. I ja myślę, że to wystarczy. Nie będę używał tego czołgu. Te czołgi uderzą tutaj. To będzie później, to będzie ważniejszy atak. Więc teraz, więc mam tutaj 12 przeciwko 1 i 2. To jest 6 do 1. 6 do 1, 7 do 1 za saperów i 6 do 1 za las. Czyli 6 do 1 i 6. 6 do 1 i 6 to jest B2. Więc tak, Polacy się nie mogą wycofać, bo tu są motocykliści, więc mamy 6, aha, ale nie, motocykliści są tutaj, tu są bagna. Nie mamy strefy kontroli na teren, na który nie możemy się poruszyć, więc 1, 2, a zatem mogą się cofnąć. I teraz straty po walce, Niemcy mieli 12, więc 11, 15, minus 1 za raz, czyli 6, 10, straty polskie 5. Czyli jeden punkt siły. Aha, i tutaj artyleria ponosi 2 straty za odwrót. Jeszcze to sobie zaznaczmy. I jeden punkt siły. To będzie eliminowało ten polski batalion piechoty. A straty niemieckie 2-3 plus 1, czyli 4-5. 4-5 i 8. Bez strat u Niemców. Dobra. I teraz te dwa najważniejsze ataki, czyli szturm na Piotrków. Zacznijmy tutaj. Czemu? Ponieważ jeżeli udałoby mi się nawet ich zmusić do odwrotu i wykonałbym pościg na to pole, to odciąłbym potem odwrót im. A chcę, żeby się wycofali. Nie chcę, żeby się tutaj bronili za wszelką cenę. Raczej wolę, żeby się wycofali. Więc teraz tak, podliczmy siłę tych niemieckich jednostek, które atakują. Trochę ich tu jest. 4-1-2, 2-1-2 i 1-1-2. Z pierwszej. One mają pełną siłę, czyli 24. Przepraszam, jeszcze zanim w ogóle wezmę się za liczenie, to uwzględnijmy walkę ogniową, bo ona będzie tutaj dość ważna w przypadku obu stron. Po pierwsze, polskie 7TP strzelają tutaj, więc 3 minus 2 to jest plus 1 i one posiadają 5 punktów siły, więc strzelają 2 razy z plus 1 do niemieckich czołgów. Jedno trafienie i drugie trafienie. Ha! Dwa trafienia uzyskały w 4-1-2. Dobra, i teraz działka przeciwpancerne polskie strzelają raz, też plus 1,
Działko strzela raz za każdy punkt siły, a 19 AT posiada 2 punkty siły, więc strzela 2 razy z plus 1. Pudło i pudło. Ok, teraz Niemcy. Czy Niemcy mają tutaj coś, co by mogło realnie strzelać? Nie, tu są same te lekkie czołgi, które wiele nie zdziałają. No dobra, to liczmy łączną siłę Polaków, Niemców. Tutaj będzie 23, 23 plus 5, 28, 28 plus 4 to będzie 32, 32 plus 8, 40, następnie 40, staperzy z czwartej, 2 mają, tak, 40, 42, teraz muszę zdjąć ten stos. On jest na mieście, więc te czołgi będą miały połowę punktów siły tylko. Więc 42, 44, 48, 52 i 55. Więc ja mam tutaj, Polacy mają łącznie 55 punktów siły. A zaznaczmy sobie, bo to jest taka liczba, w przypadku takich dużych liczb łatwo o tym zapomnieć. Więc Niemcy mają 55, a Polacy. Polskie czołgi mają 5, 7, 9, 12, 16. Czyli mamy 16, a nie, przepraszam, nie 16, tylko 14, bo polskie czołgi też dzielą siłę na pół za walkę w mieście. Więc 14 na 55. 14 na 55 to będzie 4. 4 do 1, 5 do 1 za saperów, 4 do 1 za umocnienia, 3 do 1, 2 do 1 za miasto. Czyli mamy łącznie stosunek sił 2 do 1. No, nie będzie łatwo. Siedem przy 2 do 1. To jest B1. Polacy się cofają. Niemcy zdobywają ten heks Piotrkowa. I teraz rzućmy na straty. Niemcy mieli 55, czyli 51, 55 i minus 1, 2, 3. 36, 40 straty polskie. 9, 3 punkty strat. Natomiast Polacy mieli 11, 15 i 1, 2, 3. 26, 30. O! 26, 30. Także 3 punkty strat u Niemców. No to zrobiła się z tego krwawa jatka. I drugi atak idzie tutaj. Tutaj mam 8 tylko, bo pozostałe dwie jednostki już walczyły, więc 8 plus 5 to jest 13. 13 plus 8, 21. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, ten nie ma zasięgu. Czyli 21. Następnie. Czołgi, tylko że czołgi walczą w mieście, więc dzielimy je na pół. 21, 25, 29, saperzy 33 i ostatnia kompania 35. Czyli Niemcy mają tu łącznie 35 punktów siły. A, i jeszcze walka ogniowa. Więc 35 sobie na razie zapamiętam. Ale tak, działko przeciwpancerne strzela z siłą plus 1, nie, plus 2. 4 z plus 2 to jest jedno trafienie, czyli 7, 2, 2 dostaje jedno trafienie. Dobra, i teraz te jednostki z dywizjonu pancernego, więc Niemcy mogą strzelić tylko po jednym razie,
Więc 1, minus 3, czyli dwa strzały z minus 3, bez szans praktycznie. 1 i 2. Polacy natomiast strzelają z jedynki przeciwko dwójce, czyli dwa strzały z minus 1. O! I chyba nawet jedno trafienie zanotowali, tak? Dobra, czyli Niemcom zleciała siła z 35 do 33. I teraz podliczmy siłę Polaków. No, tu powinno być w ogóle umocnienia. Polacy byli umocnieni. Więc 3, 6, 9. 9 na 33 to będzie 4 do 1. 5 do 1 za saperów, 4 do 1 za umocnienia, 3 do 1 za miejscowość. Czyli 3 do 1 mają. No to taki niezły wynik, ale też wiadomo, zawsze może się zdarzyć jakaś dziesiątka, dwunastka. 6. No to nie tak źle. B1. Czyli Polacy wyrzuceni z Piotrkowa. Czyli można powiedzieć, Niemcy w tym momencie oba warunki zwycięstwa już spełnili. Bo zajęli cały Piotrków i odcięli go jeszcze od północy, więc siły, które broniły się w Piotrkowie, właściwie są w tym momencie już out. Rzućmy jeszcze na straty. Niemcy mieli 33, czyli 35, minus 2, 21, 25, 21, 25, 9, 2 punkty strat. Polacy mieli 9, czyli 60 i plus 2, 16, 20. O! 2 punkty strat u Niemców. No niby to nie wpłynie na wynik jako taki, ale straty niemieckie są bolesne i kiedy będę grał w kolejne scenariusze uwzględnieniem tych strat, to już myślę będzie ciężko. Dobra. A, i jeszcze tu nie rozegrałem walki ostatecznie, a powinienem był. No właśnie. 1 przeciwko 1 to jest 0, minus 2 za las i umocnienia, czyli 1 strzał z minus 2, pudło. Polacy mają minus 2, plus 1 i plus 2, czyli 1 strzał z 0, też bez efektu. I teraz atak. Niemcy mają, nie 7, tylko rozpoznawczy z czwartej posiada 4, czyli 4 na 2 to jest 2 do 1 i 1 do 1 za umocnienia, 1 do 2 za las. 7 przy 1 do 2, a 1. I straty, Polacy mieli 2 i plus 2, czyli 60 straty niemieckie. I 6 bez strat. Niemcy mieli 4, minus 2, 1. Bez strat u Polaków. Ale to, co ważne, czyli w tym przypadku chodziło o to, żeby ta artyleria nie mogła wspierać walki. Dobra. I to teraz będę musiał dopisać te straty i to kończy nam tą fazę niemieckich ataków i się zastanawiam, czy to tam gry tak naprawdę nie kończy, bo tak, Piotrków jest w tym momencie odcięty całkowicie od północy. Polacy za bardzo nie mają możliwości odzyskania straconych heksów, są raczej za słabi. Natomiast nie, trzeba dograć do końca, bo jeszcze pamiętajmy, że w późniejszych walkach Niemcy mogą ponieść straty, a te straty zawsze będą ważyć w kolejnych scenariuszach, więc nie, trzeba być dograć do końca, ale najpierw straty odpiszę. Co Polacy chcą zrobić? Myślę, że w tym momencie dla Polaków optimum jest po prostu to, żeby nie ponieść dalszych kolejnych strat. Bo no powiedzmy szczerze, nie mają za bardzo szans, żeby odzyskać Piotrków, ani nawet myślę przebić się przez te niemieckie pozycje blokujące drogi dojazdowe do miasta. No nieszczególnie. Więc no chyba żebym tutaj wykonał, ale to są niemieckie czołgi, więc nawet jeżeli wyrzucę stąd ten oddział rozpoznawczy, no to miałbym realne szanse, to nie będę w stanie już wyrzucić stąd tych czołgów. A żeby to zrobić, z kolei musiałem zabrać jednostki spod Piotrkowa. Zresztą i tak będę musiał je stąd zabrać. Więc tak samo, tym samym utracę Piotrków, więc nawet nie będę miał gdzie doprowadzać tych dróg. Więc tak czy siak Niemcy już wygrali, to jest pewne. Natomiast mogę spróbować czegoś takiego. Chyba, żebym... O, a tu jest jeszcze teren miasta. No dobrze, a przepraszam Was bardzo. To ja się trochę rozpędziłem.
z tym ogłaszaniem niemieckiego zwycięstwa. Tu mogę się jeszcze umocnić. Ta grupa także może się umocnić. Więc, co prawda, ona już się nie bije w mieście, ale sam fakt jej obecności będzie uniemożliwiał Niemcom wykorzystanie pełni sił do uderzenia na ten heks, więc dobrze. Może coś z tego jeszcze będzie, kto wie. Te działa trzeba stąd wycofać. Te także. Natomiast ta piechota. Raz, dwa. Chyba, że inaczej nie. Nie chcę atakować przez bagna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ten batalion tutaj. Może przynajmniej uda się tych Polaków, ten batalion motocyklowy niemiecki przetrzepać trochę. Zobaczymy. Teraz tak. Tutaj się umocnię. A brygada kawalerii wołyńska. Ona nie dojedzie do Tory Piotrkowa, gdyż wszędzie mam tutaj strefy kontroli, ale może spróbować uderzyć tutaj i spróbować na przykład odzyskać tę drogę. No, czemu nie? Dobra, polskie posiłki w postaci pozostałości 29. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. I ta artyleria. Tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. I to chyba wszystko w temacie Polaków. Tak, to wszystko. Więc teraz przechodzimy do polskiego ataku, właściwie jednego polskiego ataku, czyli te cztery bataliony z 29. One chyba są nawet nienaruszone tak naprawdę. Nie, więc mają 16, 18, 20. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, nie mam zasięgu. Więc mamy 20, 23 na... To jest czwarta dywizja. 24 na 5. 23 na 5. To będzie 5 do 1. 6 do 1 za atak z dwóch przeciwległych kierunków i 5 do 1 za las. 8 przy 5 do 1. B1. No, to Niemcy mieli szczęście, tylko jedna strata. I teraz straty po walce. 23 i minus 1 i plus 1, czyli bez zmian, czyli 21-25. I 6, tylko jeden punkt. Tak, tylko jeden punkt. To nasi motocykliści jakoś sobie dali radę, ale trochę i tak 2 punkty siły stracili. A Niemcy mieli 5 i plus 1, czyli 60 i 11 przy 60, 2 straty u Polaków. Czyli 29, 2 straty. I teraz tutaj. Tutaj mam całą Wołyńską, która ma 1, 3, 5, 7, 9 przeciwko 4, 1, 3, 5 przeciwko 9, czyli 1 do 1, ale Niemcy mają dwie gwiazdki, czyli jedną mogą wykorzystać, a zatem mamy 1 do 2. I 4 przy 1 do 2 bez efektu. Więc straty... 60 straty niemieckie, bez strat. Straty polskie 11-15. 2 punkty strat. Oj, to zaboli. Wołyńska ponosi 2 straty. Ok. I to by było wszystko w temacie polskich ataków, więc to kończy nam drugi, czyli dzienny etap tego dnia. Przed nami trzeci, nocny etap. Dobra, artyleria trzeba będzie ją przywrócić, ale i tak coś mi mówi, że no, znaczy tak, Niemcy, jak powiedziałem, wygrali już z automatu za odcięcie Piotrkowa, natomiast moją ambicją było zdobycie Piotrkowa całego i tutaj jest już haczyk, bo jak widzicie, Polacy wciąż trzymają ten jeden, jedyny heks Piotrkowa
Ja oczywiście będę, mogę próbować go zaatakować, tylko że to jest noc. Wiecie, co to oznacza, że poniósłbym duże straty prawdopodobnie w ataku na dobrze bronioną pozycję, bo umocnioną jeszcze w miejscowości. Także pojawia się zasadnicze pytanie, czy ja chcę to robić. Bo wiecie, chodzi mi o to, że ja zwycięstwo mam w kieszeni. Oto. Natomiast ewentualna porażka tego ataku albo duże straty odbiją mi się czkawką potem podczas walk pod Tomaszowem i Warszawą. Więc to jest też tak, że nie chcemy, że fajnie byłoby wygrać całkowicie, ale mimo wszystko nie chcemy ponosić strat, bo będziemy potrzebować tych czołgów w kolejnych bitwach. Jak będę próbował Tomaszów zdobyć, a potem jeszcze ten rajd na Warszawę. Więc ja myślę, że chyba sobie daruję takie szaleńcze ataki, które byłyby tylko po prostu dla własnej ambicji, a nie dla osiągnięcia jakiegokolwiek rezultatu. I tak, tu Niemców umocnię, żeby pilnowali tej drogi. Te oddziały pod Piotrkowem także umocnię, żeby trzymały Polaków. Tutaj także ten stosik umocnimy. Także no, ambitny plan zdobycia Piotrkowa całkowicie nie udał się. Tutaj nie wszystko poszło tak, jak powinno. Gdybym tutaj uzyskał wcześniej B2, to tak, to by mi się udało, ale no niestety. W innych przypadkach tu także się umocnię. I powiem wam, że to ma wszystko tak naprawdę, bo Niemcy za bardzo więcej tutaj nie chcą kombinować w nockę, żeby po prostu nie płacić krwią za brawurę. Także to by było wszystko. I teraz, czy Polacy coś chcą zrobić? Pamiętajmy, że to jest nocna faza ruchu i walki, więc będziemy mieli także te problemy z ruchem w nocy. Więc tak. Myślę, że tutaj Polacy spróbują jednak nocnego ataku, więc będziemy tu mieli tej 2, 4, 6, 8, 10 na 3. Ale najpierw rzut za walkę w nocy. 5 bez efektu, czyli mamy 2, 4, 6, 8, 10 na 3, czyli 3 do 1, 2 do 1 za umocnienia, 1 do 1 za las i 2 do 1 za atak z dwóch przeciwległych kierunków. 6, no. B1. Czyli batalion motocyklowy ponosi kolejną stratę. I rzut na straty po walce. Polacy mieli 10 i minus 2, 2, 3. Aha, i plus 1, czyli 4, 5. Ale fart. Jeden punkt siły. Tak, to oznacza eliminację batalionu motocyklowego. No i to tak naprawdę kończy nam grę. Polacy nic więcej nie robią, bo nie mają potrzeby wykonywania samobójczych ataków. Ale z drugiej strony to, co im się udało, to rzeczywiście jeszcze na koniec zniszczyć ten batalion motocyklowy. Natomiast tak, zwycięstwo operacyjnie Niemcy, bo odcięli Piotrków tak, jak trzeba było. Ale no, ja mam to wrażenie niedosytu, bo jednak nie udało mi się go całkowicie zdobyć, a miałem taką nadzieję, że się uda. Jeżeli chodzi o punkty zwycięstwa, to tak. Zniszczyliśmy 1, 2, 3, 4, 5, 6 polskich jednostek, ale straciliśmy dwie. Więc ja bym odpisał sobie dwa punkty mimo wszystko, zatem dostaję tylko 4 punkty zwycięstwa za ten scenariusz. Fakt, że uzyskałem zwycięstwo automatyczne, też cieszy, natomiast, no, jak powiedziałem, pewien niedosyt pozostaje. Pytanie do Was, czy jeżeli udało Wam się już rozegrać ten scenariusz, czy Wam poszło lepiej, czy udało Wam się właśnie zdobyć Piotrków? No, myślę, że na pewno jeszcze sobie kiedyś zrobię podejście do tego scenariusza, bo chciałbym zobaczyć, czy to jest wykonalne, żeby właśnie Piotrków zdobyć, bo ja tutaj sobie rzuty miałem niezłe. Zrobiłem może Niemcami 2-3 błędy, które myślę, że dałoby się lepiej rozwiązać. Myślę, że takim błędem podstawowym było porzucenie tej rozprzy albo obsadzenie jej zbyt słabymi siłami i tutaj. To mi trochę tempo natarcia spowolniło na początku. Natomiast u Polaków podstawowym błędem było zignorowanie tego rejonu. Gdyby tutaj obsadzić nawet słabymi siłami ten rejon jakoś, to być może Niemcy nie byliby w stanie na przykład tak łatwo wjechać tutaj na tyły i zagrozić polskiej artylerii. To ostatecznie też miało swój wpływ na wynik, bo ta artyleria nie była w stanie wspierać
walk pod Piotrkowem. Także myślę, że tutaj też Polakami można było to lepiej zrobić. Na przykład zamiast angażować się tutaj, ale z drugiej strony walki w tym rejonie też coś przyniosły Polakom, bo zmusiły Niemców do angażowania części sił wzdłuż tej drogi, pilnowania jej, odbijania straconych heksów, niekiedy omijania heksów we wrogiej strefie kontroli, więc to też nie jest tak do końca. Problemem są polskie posiłki, które nadchodzą za późno i wchodzą tak, że niewiele mogą zrobić. Myślę, że to by się tutaj jest problem z Polakami, że gdyby na przykład ta 29 przybyła trochę szybciej, to może zdziałałaby więcej. No a wyszło jak wyszło. Także to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszą rozgrywkę. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.